Dzisiaj Państwa gościem Radia 5 poseł Leszek Cieśnik, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O drogach porozmawiamy, panie pośle, bo okazuje się, że temat na czasie nie tak dawno ogólnopolskie media podały informacje o tym, że rząd po raz kolejny obcina pieniądze na inwestycje drogowe. Co to oznacza dla naszego regionu? To znaczy, ja powiem w ten sposób. Oczywiście w tej chwili był w konsultacjach program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 i rzeczywiście w tej chwili w tym projekcie przedstawionym do konsultacji przewidziano 78 miliardów złotych na budowę dróg, taki limit wydatków. Natomiast oczywiście można było więcej. Wydawało się, że jeszcze około 12 miliardów mogło być więcej. Natomiast rząd miał tutaj ten dylemat. No oczywiście mamy świadomość, że jednak kryzys gospodarczy może nie tak bardzo, ale nas trochę dotyka. I oczywiście można było jakby pieniędzy nie zabierać z inwestycji drogowych, ale na przykład tam, nie wiem, no z podwyżek dla nauczycieli, czy ewentualnie emerytur. Rząd tego nie zrobił, uważając, że jeżeli nawet nie wybuduje tam 500 kilometrów dróg, to nic się nie stanie, natomiast nie będzie zabierał środków tej podstawowej egzystencji. Więc... Panie pośle, pójdę na skróty, zapytam wprost. Zabrakło pieniędzy na obwodnicę Suwałk? Nie, tutaj jeżeli chodzi o obwodnicę Suwałk, to my nie mówimy tutaj, że zabrakło pieniędzy, tylko na dzisiaj obwodnica Suwałk nie ma przygotowanej dokumentacji tej tak zwanej podstawowej, bo ja nie mówię o projekcie technicznym, ale tej podstawowej. Z mojej wiedzy informacja na dzisiaj jest taka, że około 2 tygodnie temu dyrektor tutaj oddziału północno-wschodniego wystąpił do dyrektora generalnego do tak zwanego Komitetu Opiniowania Inwestycji o zatwierdzenie przebiegu obwodnicy Suwałk. Oczywiście w trakcie tej spotkań były oczywiście uwagi mieszkańców bodajże gminy Suwałki, negatywne w stosunku do jakby tej koncepcji. Te uwagi na pewno zostaną przez Komitet Opiniowania Inwestycji rozważone. Panie pośle, krótkie pytanie. Słuchacz pyta, no to kiedy w końcu rozpocznie się budowa obwodnicy Suwałk? Długo tłumaczyliśmy, jednak słuchacze chcą konkretnej daty i konkretnej odpowiedzi. Bo to wiadomo, że wiele czynników będzie miało na to wpływ. Ja, tak jak powiedziałem, no wiele czynników będzie miało. Przede wszystkim powinna być decyzja środowiskowa. Można się pokusić o zawalczenie o tym, żeby przetarg i rozpoczęcie realizacji był przed 2013 rokiem.